proszę o zajęcie miejsca. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym odnowieniu doktoratu pani profesor Izabeli Sosnowskiej. Bardzo serdecznie witam przede wszystkim panią profesor, dzisiaj panią doktor, wraz z małżonkiem panem Jerzym Sosnowskim. Bardzo Państwa serdecznie witam. Witam promotorów, czy promotora, pana profesora Przeniosło z Wydziału Fizyki. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam recenzentów, którzy są z nami online. Pana profesora Andrzeja Szatułę z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pana profesora Szymczaka z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Witam także bardzo serdecznie wszystkich Państwa, ale w szczególności także przybyłych na naszą uroczystość gości. Gości także spoza Warszawy. Witam panią profesor Izabelę Święcicką, prorektor Uniwersytetu w Białymstoku. Bardzo serdecznie witam panią profesor. Witam pana profesora Rolę, prorektora Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej. Witam pana profesora Tadeusza Jacka Zielińskiego, prorektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Serdecznie witam, panie profesorze. Witam pana profesora Pawła Tomaszewskiego, prorektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Witam pana Dariusza Jóźwiaka, doradcę w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji i Nauki. Bardzo serdecznie witam naszych byłych rektorów w osobach pana profesora Andrzeja Kajetana Wróblewskiego. Serdecznie witam pana profesora. Witam panią profesor Katarzynę Hałasińską-Macukow. I jak wiem, chciał przybyć, ale jest z nami też online pan rektor Piotr Węgleński, który trochę zaniemógł dzisiaj rano. Witam bardzo serdecznie byłych prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego, pana profesora Lengauera. Witam pana profesora, pana profesora Tygielskiego, Wojciecha Tygielskiego, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego poprzedniej kadencji. Witam przedstawicieli Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, Rady Wydziału Fizyki, studentów, studentki, doktorantów i pracowników oraz przyjaciół spoza Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Państwa serdecznie witam. Witam także wszystkich tych Państwa, którzy oglądacie nas online. Jest honorem dla mnie dzisiaj, pani profesor, móc wręczyć pani odnowiony doktorat Uniwersytetu Warszawskiego, który odnowienie nastąpiło decyzją Rady Wydziału Fizyki 23 kwietnia 2020 roku. A Senat Uniwersytetu Warszawskiego jednogłośnie postanowił podnieść rangę odnowienia doktoratu i wręczyć pani na uroczystym posiedzeniu Senatu, na dzisiejszym uroczystym spotkaniu 20 października 2021 roku. Trochę czasu nam zabrała ta procedura, ale jak pani profesor wie i państwo wiecie, wynikało to przede wszystkim z sytuacji pandemicznej w kraju. Izo, bo jesteśmy po imieniu, więc mogę powiedzieć tak. Cieszę się niezwykle. Jest mi niezwykle miło publicznie i przed Państwem móc z jednej strony pogratulować Wydziałowi Fizyki, znakomitemu Wydziałowi Fizyki, tak znakomitej pani profesor. Jest mi niezwykle miło, jestem uhonorowany tym, że mogę w imieniu całej społeczności akademickiej wręczyć ten odnowiony dyplom doktorski. A powody mojej radości są dwa. Wszędzie tam, gdzie byłem, czasami to powtarzam, w tym przypadku także z wielką przyjemnością, pozostawiałaś po swoich badaniach, po swojej bytności
piękny ślad i wspomnienia. Myślę tu o Uniwersytecie w Saarbrücken, myślę tu także o Instytucie Badawczym w Dubnej pod Moskwą. Twoja postawa jako profesora, twoja szczerość, twój stosunek do ludzi i twoja pasja badawcza są tym, co jest najważniejszą i najmocniejszą i najpiękniejszą częścią Uniwersytetu każdego, a Uniwersytetu Warszawskiego w szczególności. To jest zatem okazja, żeby ci także publicznie podziękować. Bardzo ci dziękuję i gratuluję i Wydziałowi, i nam wszystkim, społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, za podjęcie takiej decyzji o uroczystym odnowieniu doktoratu i przeprowadzeniu tej procedury. Bardzo serdecznie pani profesor gratuluję. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i bardzo liczę na dalsze spotkania. Chcę także powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Ja miałem w każdym razie wielką przyjemność z panią profesor współpracować jako prorektor do spraw badań Uniwersytetu Warszawskiego w komisji KRASP-u, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wiem, jak dużo wysiłku wkładałaś w to, żeby rozwój nauki postępował we właściwy sposób. Wiem, jak dużym szacunkiem cieszyłaś się i wśród rektorów, i wśród administracji. Wiem także, że wiele rozwiązań, które KRASP proponował, były twoją zasługą, dobrych rozwiązań, mądrych rozwiązań. Za to także IZO, pani profesor, bardzo ci dziękuję. A teraz przejdziemy do części takiej już proceduralnej, związanej z odnowieniem doktoratu i poproszę pana promotora o wygłoszenie laudacji. Bardzo proszę, panie profesorze. Szanowni Państwo, dostojna jubilatko, magnificencjo, Szanowni Państwo, jestem zaszczycony, że mogę pełnić rolę promotora w tym przewodzie. Jest to o tyle trudne, że powinienem Państwu zdać sprawę, o czym była praca doktorska. No a ponieważ minęło 55 lat, to również powiedzieć o konsekwencjach odkryć, które były wtedy opisane. A przede wszystkim jest to trudne, ponieważ dostojna jubilatka jest osobą, która ma nieskończone zasoby fantazji oraz nieskończone zasoby energii do działania. W związku z tym to, co się działo przez ten okres, no będzie to krótki zbiór wrażeń. Także, Szanowni Państwo, cieszymy się z sukcesów, dzięki którym możemy uroczyście świętować odnowienie doktoratu i z przyjemnością opowiem Państwu o tym kilka słów. 10 lat temu obchodziliśmy uroczyste odnowienie doktoratu profesora Zdzisława Wilhelmiego, a rok później profesora Jana Żylicza, obydwa doktoraty w dziedzinie fizyki jądrowej. Dzisiaj odnawiamy doktorat profesor Izabeli Sosnowskiej w pokrewnej dziedzinie, to jest w fizyce ciała stałego, uprawianej metodami jądrowymi, stosując metody jądrowe. Izabela Sosnowska jest nestorką tej dziedziny i spadkobierczynią tradycji, którą tworzył Leonard Sosnowski na Uniwersytecie Warszawskim. Izabela Sosnowska zdała maturę w liceum imienia Narcyzy Żmichowskiej w 1956 roku i rozpoczęła studia fizyki na UW. Podczas studiów zainteresowała się własnościami kryształów i wybrała pracę w grupie badawczej profesora Bronisława Burasa w Katedrze Fizyki Ciała Stałego, kierowanej przez profesora Leonarda Sosnowskiego. Ukończyła studia w roku 1961 i została asystentem w Katedrze Fizyki Ciała Stałego. Początkowo od 1961 roku prowadziła badania przy źródle neutronów, jakim był reaktor EWA w Świerku, a następnie wzięła udział w organizującej się grupie badawczej profesora Burasa w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, gdzie pracowała w latach 1963-65. Ze strony Dubnej, opiekunem Instytutu w Dubnej, opiekunem prac był Fiodor Lwowicz Szapiro.
Prace były prowadzone przy reaktorze impulsowym w laboratorium profesora Ilii Michajłowicza Franka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w roku 1958. Czyli było to 5 lat po Nagrodzie Nobla. Były to prace pionierskie. Dotyczyły one metody dyfrakcji neutronów z pomiarem czasu przelotu neutronu. Ten pomysł był znany w środowisku jako interesujący projekt, ale nikt nie potrafił go zastosować praktycznie i nikt nie wiedział, czy będzie można to po prostu zrobić i czy ta metoda okaże się skuteczna. Dzięki pomysłowemu podejściu i wytrwałości profesor Sosnowska, budując kolejne wersje spektrometru, doprowadziła do tego, że nowa metoda zarówno odtwarzała rezultaty uzyskiwane przy pomocy konwencjonalnej dyfrakcji neutronów, która była wcześniej już rozwiniętą dziedziną, ale dawała też znacznie lepszą zdolność rozdzielczą. Jeśli chodzi o zdolność rozdzielczą, to po prostu jak mamy instrument o lepszej zdolności rozdzielczej, to uzyskujemy bardziej precyzyjną informację na temat struktury badanego materiału i to jest fundamentalna kwestia. Do Instytutu w Dubnej przyjeżdżali znani naukowcy, aby naocznie przekonać się o tym osiągnięciu. Dubną odwiedzili m.in. profesor George Bacon z Harwell w Wielkiej Brytanii, autor podstawowego podręcznika do dyfrakcji neutronów, używanego do dzisiaj, oraz profesor Georges Rould, który zbudował przy reaktorze w Grenoble urządzenie działające na podobnej zasadzie, czyli podobny spektrometr. Po powrocie z Dubnej na Uniwersytet Warszawski Izabela Sosnowska przedstawiła rozprawę doktorską pod tytułem Metoda czasu przelotu przy zastosowaniu reaktora impulsowego IBR i jej zastosowanie do określenia struktury krystalicznej i magnetycznej żelazianu bizmutu. Promotorem tej rozprawy był profesor Bronisław Buras. Obrona odbyła się na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w kwietniu 1967 roku. Za osiągnięcia opisane w doktoracie Izabela Sosnowska otrzymała w 1966 roku Nagrodę Państwowej Rady do Spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej. Międzynarodowe znaczenie wyników, bo proszę Państwa, te wyniki po prostu okazały się bardzo istotne. W latach 80. w wielu krajach na świecie rozpoczęto budowę impulsowych źródeł neutronów. No wymienię kilka. To jest ośrodek w Tsukubie w Japonii, w Argonne w Stanach Zjednoczonych, ISIS w Wielkiej Brytanii, Los Alamos Neutron Scattering Center. We wszystkich tych instytucjach budowano dyfraktometry czasu przelotu, będące rozwinięciem pionierskiego instrumentu z Dubnej, opisanego w doktoracie Izabeli Sosnowskiej w 1967 roku. Jako użytkownik tego rodzaju instrumentów badawczych mogę w pełni Państwu potwierdzić, że to jest po prostu bardzo skuteczna metoda. Po roku 2000 nastąpiła nowa fala konstrukcji takich ośrodków. Teraz mamy działający ośrodek w Oak Ridge w Stanach Zjednoczonych, druga stacja w ISIS w Wielkiej Brytanii oraz China Spallation Neutron Source w Guangdong w Chinach. Jak również trwa budowa nowego europejskiego źródła ESS w Lund w Szwecji. Warto podkreślić, że pomiary dyfrakcji neutronów metodą czasu przelotu, które były wynikiem po prostu dociekań fizycznych nad samą metodą, obecnie są stosowane we wszystkich naukach przyrodniczych, czyli w chemii, biologii, geologii czy nauce o materiałach. Podczas pobytu w Dubnej Izabela Sosnowska brała też udział w projektowaniu i budowaniu spektrometru służącego do badania fononów w kryształach metodą nieelastycznego rozpraszania neutronów, czyli wzbudzeń. Była to pionierska konstrukcja oparta na nowym oryginalnym pomyśle wykorzystującym pomiar czasu przelotu neutronów generowanych przy źródle impulsowym. Pomiary pokazały, że jest to skuteczne podejście i dziś każde z wymienionych wyżej źródeł, jak Los Alamos, Oak Ridge, ISIS czy Lund, posiada spektrometry oparte na zasadzie opracowanej przez Izabelę Sosnowską ze współpracownikami w Dubnej. Po powrocie z Dubnej Izabela Sosnowska na Uniwersytecie Warszawskim kierowała zespołem, który zbudował i zainstalował trójosiowy spektrometr do nieelastycznego rozpraszania neutronów przy reaktorze EWA w Świerku. Dzięki wszechstronnemu wsparciu profesora Jerzego Pniewskiego, który zgodził się na sfinansowanie przedsięwzięcia przez Wydział Fizyki, udało się uruchomić spektrometr w 1974 roku. Dzięki licznym zabiegom i silnej motywacji Izabeli Sosnowskiej udało się wyposażyć spektrometr w bardzo istotne akcesoria, m.in. monochromator i analizator spirolitycznego grafitu, detektory helowe, a także piec
i kriostat. Spektrometr ten posłużył do wykonania szeregu prac magisterskich oraz 4 prac doktorskich. I tutaj chciałbym wspomnieć pana Artura Barcza, naszego technika nieodżałowanego, który w konstrukcji tego spektrometru brał udział i wspierał naszą grupę wszystkich technicznych kwestiach. Niestety nie ma go z nami dzisiaj, bardzo żałujemy. Na pewno bardzo by się cieszył, gdyby tutaj mógł z nami być. Teraz, proszę państwa, druga kwestia, druga część tej pracy doktorskiej, bo jedną częścią było skonstruowanie przyrządu i przetestowanie metody. Drugą częścią było użycie tego przyrządu do zbadania nowego materiału, czyli do uzyskania jakichś istotnych nowych wyników. No i właśnie w drugą połowę doktoratu Izabela Sosnowska podjęła badania nowego materiału żelaziano bizmutu, BIFEO3. Jest to materiał wyjątkowy, ponieważ wykazuje jednocześnie uporządkowanie magnetyczne, jak i polaryzację elektryczną. We współczesnej terminologii, mniej więcej po roku 2000, ukuto takie pojęcie angielskie, tak zwane multiferroics. Chodzi o to, że materiał jest ferroik, czyli ma ferromagnetyczny i ferroelektryczny. Dwa razy ferro, czyli jest multiferroik. No i w końcu lat 60. zarówno struktura krystaliczna, jak i uporządkowanie magnetyczne tego materiału nie były jeszcze dostatecznie poznane. No i wyniki dyfrakcji neutronów przy pomocy nowego przyrządu pokazały, że struktura nie jest prosta. Na pewno momenty magnetyczne nie są ułożone wzdłuż żadnej z głównych osi kryształu, tylko mają jakiś szeroki rozkład kątowy, nie do końca określony wówczas przy ówczesnej technice. Nie było to możliwe. I w tym miejscu muszę się odnieść do intuicji i wyczucia jubilatki, która była przekonana, że należy kontynuować te badania i po prostu dociec, co tam głębiej się chowa w efektach. I w latach 80. spędziła 1,5 roku jako naukowiec wizytujący w grupie badawczej profesora Wolfganga Glasera na Politechnice w Monachium, gdzie mogła wykorzystać podobny dyfraktometr czasu przelotu, ale o znacząco lepiej zdolności rozdzielczej od tej osiągniętej w Dubnej. Pomiary wykonane przez Izabelę Sosnowską z zespołem na tym instrumencie pokazały bardzo interesujący efekt. Okazało się, że ułożenie tych momentów magnetycznych ma charakter spirali. To znaczy pierwszy moment jest umieszczony, powiedzmy, umownie do góry, następny przekręcony o 3 stopnie, następny jeszcze o 3 stopnie i tak po około 100-110 odległościach sąsiad. Sąsiad wykonuje ten moment magnetyczny pełny obrót i taka właśnie spiralna struktura była wówczas wynikiem nowym i mocno zaskakującym. Opublikowana w 1982 roku pracy o spiralnym ułożeniu momentów magnetycznych zmotywowało wiele zespołów badawczych do podjęcia badań tego materiału, jak również pokrewnych materiałów. Badania podjęto w wielu uznanych laboratoriach na świecie i uzyskano szybko interesujące wyniki. Rozpoczęto badanie, hodowanie cienkich warstw oraz nanokryształów tego materiału, syntezę domieszkowanego materiału z podstawieniem innych jonów oraz kompozytów z udziałem tego materiału. I występowanie, praca Izabeli Sosnowskiej o spiralnym ułożeniu momentów magnetycznych, która była podstawą tych wszystkich dociekań, jest jedną z najczęściej cytowanych prac dotyczących multiferroików, ma obecnie ponad 1400 cytowań. Jeszcze jednym dowodem światowego uznania było wybranie tej pracy jako jednej z 12 prac z fizyki materii skondensowanej wyróżnionych przez redakcję brytyjskiego czasopisma Journal of Physics, które na 50-lecie postanowiło ułożyć taki tom, gdzie będzie 50 najważniejszych prac w ostatnim 50-leciu. Z fizyki ciała stałego było 12 prac. No i właśnie jedna z nich dotyczyła tego badania, tego opisu spirali w żelazianie bizmutu. Oczywiście działalność naukowa związana z metodą czasu przelotu, czyli z jednej strony z rozwojem metody oraz badaniem interesującego materiału żelaziano bizmutu, nie wyczerpuje listy ważnych dokonań profesor Sosnowskiej. Podczas stażu podoktorskiego w ośrodku ISPRA we Włoszech zajmowała się badaniami wodoru w metalach, co zostało opisane w rozprawie habilitacyjnej w roku 1973. Następnie z szeregiem różnych współpracowników z europejskich instytucji zajmowała się badaniem materiałów ferroelektrycznych, ferromagnetycznych, w szczególności silnych magnetyków, a także przewodników jonowych, czyli materiałów, które są używane w ogniwach.
paliwowych i tu właśnie między innymi na Uniwersytecie w Saarbrücken, który był cytowany przez magnificencję. I chciałem powiedzieć, że kolejnym przedmiotem badań były magnetyczne przejścia fazowe w związkach tlenowych metali przejściowych. I tu użyję frazy w pewien sposób podobnych do BIFO3. Chodzi o dwa inne tlenki, jeden z żelazem, jeden z manganem. Badania były prowadzone we współpracy z Alanem Hewattem z Instytutu Laue-Langevin w Grenoble oraz z Andrew Fitchem z European Synchrotron Radiation Facility w Grenoble. I teraz o przebiegu tych badań mogę Państwu nieco więcej powiedzieć, ponieważ brałem w nich udział jako doktorant i początkujący badacz. I decydującym pierwszym krokiem w tych projektach była decyzja profesor Sosnowskiej o wyborze tych materiałów spośród wielu innych tlenków. Trafna intuicja ponownie zadziałała i już przy pierwszych eksperymentach okazywało się, że obserwujemy nowe zaskakujące zjawiska. To znaczy magnetyczne przejścia fazowe i sprzężone z nimi strukturalne przejścia fazowe. Okazało się, że obydwa te materiały także należą do kategorii multiferoix i że po prostu wykonywane krok po kroku nasze eksperymenty pokazują informacje, które także powodują, że reszta świata zaczyna się tym interesować. I dzisiaj po upływie trzech dekad można ocenić, jak trafne były te pierwsze decyzje o wyborze materiału, którym się zajmiemy. Dlatego wzięta w cudzysłów fraza z poprzedniego paragrafu w pewien sposób podobnych jest próbą nazwania tej istotnej kwestii, bo nikt nie wie, dlaczego Izabela Sosnowska mogła widzieć dalej i trafnie wybrać się kilka substancji o wyjątkowych własnościach spośród bardzo wielu tlenków, które w większości nie są interesujące. Po prostu takie niezwykłe wyczucie. I prowadzone badania stanowią ciąg sukcesów w tej dziedzinie i w pełni zgadzam się z recenzentem odnowienia doktoratu, profesorem Henrykiem Szymczakiem, który napisał w swojej recenzji. Wymieniam te wszystkie tematy badań przede wszystkim dla podkreślenia szerokości jej zainteresowań naukowych, pozwalającej jej na podejmowanie oryginalnych problemów niewidocznych dla większości społeczności fizyków. Profesor Sosnowska była od 1974 roku kierownikiem Zakładu Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego. Później nazwy tego zespołu ulegały zmianie. W 2004 przyjął nazwę Zakładu Struktury i Dynamiki Sieci, a obecnie od 2009 nazywa się Zakładem Struktury Materii Skondensowanej. Zakład jest częścią Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki UW. Przez 36 lat Izabela Sosnowska była kierownikiem specjalizacji metody jądrowe fizyki ciała stałego. Z zaangażowaniem uczyła studentów i pomagała młodym współpracownikom poznawać podstawy metod badawczych. Organizowała wyjazdy grupy na kilkudniowe sesje pomiarowe przy dużych urządzeniach badawczych za granicą. Podczas takich wyjazdów prowadziliśmy przez szereg dni całodobowe i dość pracochłonne pomiary. Była to dobra okazja do integracji zespołu i poznania wielu ważnych postaci ze środowiska badaczy z naszej dziedziny za granicą. Podczas pomiarów przeżywaliśmy intensywnie błędy i porażki oraz radość i satysfakcję, kiedy w badanym materiale zaczynały się dziać ciekawe zjawiska. Izabela Sosnowska wspierała nas swoją obecnością na miejscu albo telefonicznie z Warszawy, dawała trafne podpowiedzi i komentowała wszystkie sytuacje z dobrym humorem. I tu, proszę Państwa, muszę się odnieść do sytuacji, proszę sobie wyobrazić. Jedziemy na trzydniowy eksperyment, 3 dni, 3 noce i tylko tyle. Więcej mamy dostęp do niezwykle kosztownego i wyszukanego urządzenia. I urządzenie się na przykład nagle przestaje działać albo z niewiadomych powodów coś źle idzie i zastanawiamy się, czy dzwonić do szefowej, czy nie dzwonić do szefowej, tak? A jest na przykład godzina 3 rano i sprawa jest krytyczna, bo czas jest bardzo cenny. No więc zawsze dzwoniliśmy i szefowa zawsze z humorem odpowiadała, proszę sprawdzić to, proszę poprawić tamto i zwykle to pomagało. Młodzi współpracownicy, którzy chcieli po doktoracie pozostać w dziedzinie, byli wysyłani na staże podoktorskie w renomowanych ośrodkach badawczych, jak na przykład Forschungszentrum Jülich, Instytut Laue-Langevin, Uniwersytet w Oslo czy Uniwersytet w Sztokholmie. Mówiąc krótko, dbała o zespół i miała do nas cierpliwość. Wychowała wielu licencjatów, magistrów oraz doktorów w tej dziedzinie. 4 z nich jest profesorami, z czego 2 obecnie na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Izabela Sosnowska dała się poznać jako sprawny organizator,
pełniąc wiele ważnych funkcji na Uniwersytecie Warszawskim. Była członkiem dwóch komisji senackich UW, kierownikiem studiów podyplomowych na Wydziale Fizyki oraz pełnomocnikiem rektora do spraw europejskich programów badawczych. Od 1992 roku brała udział w pracach Komisji Europejskiego Towarzystwa Fizycznego do spraw wymiany studentów fizyki, kierowała grantem europejskim, w którym studenci z 12 uczelni studiowali na uczelniach w Unii. Wśród studentów wysyłanych wówczas za granicę kilku pracuje jako profesorowie na Wydziale Fizyki, a jeden z nich został niedawno członkiem Akademii Nauk. Ta pionierska działalność, prowadzona ponad 10 lat przed wstąpieniem Polski do UE, wymagała pomysłowości i konsekwencji, no i wielu nieszablonowych pomysłów, czyli tej fantazji, o której Państwu na początku mówiłem. W latach 1998-2002 Izabela Sosnowska była pełnomocnikiem rektora do spraw europejskich programów badawczych. Wynikiem działalności było m.in. otrzymanie przez Uniwersytet Warszawski nagrody tzw. kryształowej brukselki za największą liczbę projektów zatwierdzonych przez Komisję Unii Europejskiej w pierwszym roku działalności programów ramowych na polskich uczelniach. Izabela Sosnowska działała również w międzynarodowych organizacjach, gdzie pełniła i pełni różne funkcje. Przez wiele lat była członkiem, a następnie przewodniczącą Komitetu Wymiany Studentów w Europejskim Towarzystwie Fizycznym. Była członkiem Komitetu Organizacyjnego projektu EUPEN, analizującego proces edukacji na europejskich uniwersytetach. W 2002 roku Izabela Sosnowska była desygnowana przez Polskie Towarzystwo Fizyczne do reprezentowania Polski na konferencji IUPAP Women in Physics, gdzie przedstawiła referat pod tytułem Women in Science in Poland. Od 1997 roku była regularnie powoływana jako ekspert do oceny projektów naukowych zgłaszanych do Komisji Europejskiej w kolejnych programach ramowych, programie Horyzont 2020 oraz programie specjalnym Marii Curie-Skłodowskiej. Izabela Sosnowska jest recenzentem prac w wielu czasopismach międzynarodowych, znanym ekspertem w dziedzinie fizyki materiałów oraz członkiem organizacji krajowych i zagranicznych. Brytyjskie Towarzystwo Fizyczne IOP nadało jej tytuł Chartered Physicist. Została również zaproszona w 2001 roku do członkostwa w American Association for the Advancement of Science. W 2018 roku została powołana jako koedytor czasopisma European Physical Letters, wydawanego przez Europejskie Towarzystwo Fizyczne i to stanowisko zajmuje do dziś. Za swoją wybitną działalność naukowo-dydaktyczną Izabela Sosnowska została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przedstawiony, proszę Państwa, powyżej szkic działalności naszej jubilatki pozwala nam ostrożnie przypuszczać, że korzystając ze swoich zasobów intuicji, fantazji oraz energii do pracy, będzie dalej stawiać pytania i próbować rozwiązywać nowe problemy. W tej sytuacji w imieniu grona uczniów pani profesor, do którego się zaliczam, mam zaszczyt, życzymy tego, co najważniejsze, czyli szczęścia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Proszę o zajęcie miejsc. Teraz poproszę pana dziekana Dariusza Wasika o wygłoszenie krótkiego przemówienia, ale witam także, nie zauważyłem wcześniej, pana profesora Macieja Duszczyka, także prorektora Uniwersytetu Warszawskiego. Witam, Maciej. Magnificencjo, szanowna pani profesor, dostojna jubilatko, szanowni państwo. Uroczystość odnowienia doktoratu jest pięknym świętem Uniwersytetu, świętem, przepraszam, mocno zakorzenionym w pięknej akademickiej tradycji. Dla mnie jako dziekana jest wielkim przywilejem i honorem wyrażenie w imieniu społeczności Wydziału Fizyki głębokiego szacunku dla pani profesor Izabeli Sosnowskiej oraz podziękowanie jej za wieloletni trud, zaangażowanie, które przyczyniły się do wzmocnienia prestiżu i wysokiej pozycji Wydziału Fizyki oraz Uniwersytetu Warszawskiego w środowisku naukowym. Odnowienie doktoratu jest najwyższym wyróżnieniem, jakim macierzysta uczelnia może obdarzyć najwybitniejszych nauczycieli i mistrzów. Pani profesor całe swoje życie związała z Uniwersytetem Warszawskim, z fizyką, z badaniami kryształów za pomocą metod jądrowych,
chociaż jak sama pisze we wspomnieniach, na fizykę trafiła całkowicie przypadkiem. Swego czasu wędrowała ulicą Chorzą, poszukując technikum chemicznego. Technikum nie odnalazła, ale pod numerem 69 zauważyła przepiękny pałacyk. Pałacyk zachwycił panią profesor, a był siedzibą ówczesnego Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. No i tak się zaczęła piękna historia. Studia rozpoczęła w roku 1956, a w roku 1961 została zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim na stanowisku asystentki stażystki. Jak żeśmy z panią profesor rozmawiali, dostrzegliśmy pewną koincydencję i pewne ślad łańcucha pokoleń, bo rok, w którym pani profesor została zatrudniona, jest ważny dla pani profesor, również dla mnie, bo ja przyszedłem na świat w tymże roku. Przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, której ukoronowaniem było najwyższe zaszczytne stanowisko akademickie profesora zwyczajnego. Przed chwilą pan profesor Radosław Przeniosło w swojej laudacji przedstawił znakomite osiągnięcia dzisiejszej jubilatki. I należy mocno podkreślić, że osiągnięcia te obejmują wszystkie najważniejsze sfery działalności akademickiej. Dorobek naukowy profesor Sosnowski znajduje uznanie na arenie międzynarodowej. Jest ona wybitnym fizykiem, specjalistą w dziedzinie fizyki materii skondensowanej i zastosowań metod jądrowych w badaniach ciała stałego. Jest obdarzona wyjątkowym zmysłem i talentem eksperymentatora budującego nowe układy doświadczalne. Jak zostało to już powiedziane, Towarzystwo Fizyczne Wielkiej Brytanii wybrało profesor Sosnowską na członka nadając jej tytuł Chartered Physicist. Jest członkiem American Association for the Advancement of Science, członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, członkiem Europejskiego Towarzystwa Fizycznego, a także członkiem Szwajcarskiego i Polskiego Towarzystwa Rozpraszania Neutronów. Profesor Sosnowska ma przepiękny dorobek dydaktyczny i wychowawczy. Wypromowała wielu doktorów, z których, jak było to już powiedziane, czterech zostało profesorami. Należy podkreślić, że wychowankowie pani profesor odnoszą sukcesy naukowe, pracując przy unikalnych źródłach neutronowych na świecie. Jej uczniowie znani są w dziedzinie rzetelności i oryginalności prowadzonych badań. Pani profesor dużą uwagę przywiązywała do studenckich staży zagranicznych i między innymi na tę ważną dla studentów działalność pozyskiwała środki finansowe z Unii Europejskiej. Pani profesor, ogromne uznanie, najwyższe uznanie budzi działalność organizacyjna pani profesor Sosnowskiej. Przez 35 lat, od roku 1974 do przejścia na emeryturę, kierowała kolejno Zakładem Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego, Pracownią Struktury i Dynamiki Sieci i Zakładem Struktury i Dynamiki Sieci. Dzięki pani profesor ta dziedzina fizyki jest rozwijana na Uniwersytecie Warszawskim i dzięki temu ja mogę się chwalić, że na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego rozwijane są wszystkie dziedziny współczesnej fizyki. Pani profesor kierowała również podyplomowym studium fizyki z astronomią na Wydziale Fizyki. Ma ogromne zasługi dla całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego. Między innymi pełniła funkcję pełnomocnika rektora do spraw europejskich programów badawczych. Była członkiem Senackiej Komisji do spraw pracowników inżynieryjno-technicznych i członkiem Senackiej Komisji do spraw wydawnictw. Profesor Sosnowska została powołana w 2001 roku przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na sekretarza Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych. Obecnie to jest Uniwersytecka Komisja Nauki. Na tę funkcję była powoływana przez kolejnych 5 kadencji, a obecnie jest honorowym sekretarzem tej komisji. Mam przyjemność niemalże na co dzień spotykać się z panią profesor i zawsze pani profesor ujmuje mnie niezwykłą energią, entuzjazmem i pasją. To czuć nawet w podaniu ręki, takim mocnym męskim uścisku. Zawsze wydaje mi się, że ma nieograniczony, niezniszczalny zasób sił, a jej energią można by obdarzyć wielu ludzi. Co najważniejsze, tak jest od ponad 60 lat i to się nie zmienia.
Szanowna Pani Profesor, od ponad pół wieku jest Pani z nami na chwilach trudnych, jak i radosnych. Zawsze mogliśmy liczyć na Pani pomoc i dobrą radę. W imieniu całej społeczności Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję Pani za pracę na rzecz naszego środowiska i życzę Pani jeszcze wielu lat aktywnej działalności akademickiej, wielu sukcesów, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dziękuję bardzo, panie dziekanie. A teraz poproszę pana promotora, pana profesora Radosława Przeniosło o odczytanie tekstu dyplomu. Bardzo proszę, panie profesorze. Quod Felix Faustum Fortunatum quesit, nos, Aloysius Novak, scientiarum economicarum doctor habilitatus, in facultate artis ordinandi et moderandi professor, hoc tempore rector magnificus, hoc testimonium universis et singulis exhibemus. Presentibus litteris testificamur, illustrissimam dominam Isabellam Sosnowska, quae dissertationem, quae inscribitur, metoda czasu przelotu przy wykorzystaniu reaktora impulsowego IBR i jej zastosowanie do określenia struktury krystalicznej i magnetycznej żelazianu bizmutu, luculenter confessiset et examina quae et eorum qui gradum doctoris a sequi student scientiam probandam lege prescripta sunt, laudabiliter superasset in sessione consili facultatis mathematice et physice Universitatis Varsoviensis, die tertia mensis aprilis, anno millesimo, nongentesimo, sexagesimo septimo. Doctorem physicae creatam et renuntiam esse, in quorum fidem hoc diploma, a professore Stanislao Turski, tum temporis rectore magnifico, a professore Leonardo Sosnowski, tum temporis decano spectabili, a professore Bronislao Buras, promotore, rite constituo consignatum est. Solemne hoc factum, quinquaginta annis per actis commemorantes, propter professoris Isabella Sosnowska, in studia physicae promovenda, in polonorum studiorum famamim universo orbe illustrem reddendam, in juvenes erudiendos et scientiae amore capiendos egregia merita, nec non propter plurimos articulos scientificos et libros, quibus de novis iisque difficilibus questionibus scientiae physicae disceptabat easque solvebat, propter multa insignia decora et premia, quibus donata est, atque propter decus, quo honorabile, nomen almae matris nostrae honestissime vivendo ornavit. Statuimus atque decrevimus ut hec renovatio collationis in professorem Isabellam Sosnowska doctoris gradus in Universitate Varsoviensi rite celebraretur. Datum Varsovie, die sexta decima mensis Marti anno bis millesimo vicesimo altero. Hoc tempore, rector magnificus, Aloysius Novak. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Poproszę państwa o powstanie, a chór o odśpiewanie Gaudę Mater Polonia. Ciesz się, Matko Polsko.
Dziękuję bardzo. Pani profesor, wręczam pani w imieniu nas tu wszystkich i całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego ten dyplom odnowienia doktoratu. Czynię to z wielką przyjemnością, szacunkiem i uznaniem. Gratuluję. Dziękuję. Dziękuję państwu bardzo. Proszę o zajęcie miejsc, a panią profesor o zabranie głosu. Bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję Senatowi Uniwersytetu Warszawskiego. Jego magnificencji, rektorowi, profesorowi Alojzemu Nowakowi za nadanie uroczystości odnowienia mojego doktoratu charakteru uczelnianego. Mogłoby się to nie zdarzyć. Dziękuję dziekanowi Wydziału Fizyki, profesorowi Dariuszowi Wasikowi i Radzie Wydziału Fizyki za inicjowanie procesu odnowy doktoratu i życzliwość. Pragnę podziękować mojemu promotorowi, profesorowi Radosławowi Przemiosło, który podjął się promocji mojej 60-letniej pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Dziękuję też recenzentom, profesorom Henrykowi Szymczakowi i Andrzejowi Szytule za łaskawe słowa dotyczące mojej działalności jako badacza, nauczyciela i organizatora nauki. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy udzielili swego poparcia, aby uroczystość odnowienia mojego doktoratu mogła się odbyć. Ominęło. Przez 61 lat pracowałam w jednej dziedzinie, włączając moją pracę magisterską. I teraz, żeby państwo zrozumieli chociaż trochę z tego, co będę mówiła, to powiem po prostu troszeczkę, jak to wygląda. Otóż słusznie, dokładnie opisał pan dziekan sytuację, że stałam przed tym pięknym pałacem, ale jedna rzecz kiełkowała w mojej głowie od właściwie, trudno powiedzieć, no gdzieś, jak miałam 10 lat, zaczęłam to, swoją przygodę z kryształami. Złośliwi mówią, że dlatego, że lubię te drogie kamienie, że jestem interesowna i dlatego zajęłam się już w tak młodym wieku. Ale to nie tylko to, ja miałam również tego swojego wujka, który wierzył, że dziewczynki są w ogóle zdeprawowane od najmłodszych lat. Jak miałam 3 lata, nauczył mnie wszystkich kart i demonstrował wszystkim, jak są zdeprawowane dziewczynki, że nawet już znają karty i będą na pewno przegrywały wszystko. Nie wiem co wszystko, bo byłam dość biedna, ale w każdym razie, że będę przegrywała to, co mam. No i w związku z tym lubiłam, kochałam kryształy i wybór był bardzo trudny, dlatego że w tej Żmichowskiej, w której mieliśmy świetnych nauczycieli, każdy próbował jakoś tak mnie nakłonić w swoją dziedzinę, żebym uprawiała jego dziedzinę. No więc już był maj, a wtedy trzeba było się zdeklarować, gdzie się idzie na wyższą uczelnię. Otóż niestety, ale zostałam ja i moja koleżanka, tutaj wspomnę jej imię, bo ją bardzo, bardzo lubiłam, Halina Kryger-Syrokomska, słynna himalajska. My obydwie nie mogłyśmy się zdecydować. No i wreszcie nas wezwała dyrektorka i powiedziała tak, no dziewczynki, jutro trzeba wysłać materiały. Dobrze, musicie wybrać. No więc ze mną rozmowa była taka, ja chcę kryształy. Kryształy możesz robić na chemii, na politechnice, na uniwersytecie, na chemii, na tak dalej. Potem ona była fizyczką, żeby była sprawa jasna, więc tak troszeczkę zniechęcała mnie do poszczególnych i zostałyśmy przy fizyce. Proszę państwa, ja naprawdę miałam wtedy poniżej 17 lat i to nie jest wiek, żeby wybrać sobie zawód na całe życie. Można tylko powiedzieć, co się lubi. No ewentualnie, ale to jest też bardzo trudne. To wcale nie jest proste. Proszę wziąć pod uwagę, bo państwo mają dzieci, wnuki.
że to jest bardzo duży program. No więc poszłam na tą fizykę, skończyłam fizykę, to nic ciekawego. Męczyłam się. Dlaczego się męczyłam? Dlatego, proszę Państwa, że ja byłam bardzo dobrą uczennicą w bardzo dobrej szkole. I traktowano mnie z wielkim szacunkiem. Jak trafiłam na uczelnię, to pierwsze słowa, jakie mnie przywitały, to jest to, co pani tu robi. Drugie to było, że asystenci, jak dostałam 3+, to dla mnie było tragedią, bo ja byłam przyzwyczajona jak idiotka do piątek samych. I szłam po alejach ujazdowskich, bo zdawałam w astronomicznym w Instytucie Astronomii wtedy egzamin, pamiętam, z analizy matematycznej i płakałam tak żywnymi łzami, tutaj mi ciekły łzy i spotkałam asystenta i on mówi, no i co, oblała pani? I ja mówię, nie, ja mówię, dostałam 3+. No to czego pani ryczy, powiedział do mnie wdzięcznie, mówi, dla pani to i tak za dużo. No i tak było. No więc tak mnie przygotowywał Wydział Fizyki i Matematyki, dodam, bo dzielą się po pół, do przyszłego trudnego życia, które naprawdę było trudne. I teraz, proszę Państwa, ja się zdecydowałam, że nie będę Państwu opowiadała o swoim życiu, tak, bo to gdzie tam przez 15 minut o całym życiu. Powiem tylko o dwóch zdarzeniach. Jedna to się skupi wokół moich zabawnych sytuacji w Dubnej, które tak, może od tego momentu zacznę czytać. Recenzenci mojego dorobku naukowego, profesorowie Andrzej Szytuła i Henryk Szybczak, zauważyli, że praca doktorska miała niewątpliwie nowatorski charakter. Jednak nie zawsze nowe spotyka się z pozytywnym przyjęciem. Istnieje kilka ku temu powodów. Nowe przeszkadza głoszeniu dobrze ugruntowanych koncepcji. Ponadto ci, którzy nie zauważyli nowych możliwości, mają za złe młodemu adeptowi, że on zauważył to nowe. W moim przypadku do tej pospolitej sytuacji dołączyły się jeszcze skomplikowane stosunki międzynarodowe. Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą, gdzie wykonywałam swoją pracę, nie wszyscy wiedzą, co to jest, więc może trochę przypomnę, może nawiążę, gdzie wykonywałam swoją pracę, był umiędzynarodowionym ośrodkiem radzieckim. Pracowałam w Laboratorium Fizyki Neutronowej. Dyrektorem, to już wszyscy wiedzą, był laureat Nagrody Nobla, ale chcę tutaj wspomnieć innego profesora, który był... Fiodor Lwowicz Szapiro, nie żyje, ale pracował ze mną każdego dnia. Każdego dnia mnie pytał, no i co? Ja mówiłam, no i nic. I tak spokojnie urzędowaliśmy przez 3 lata. Dlaczego ja o nim wspominam? Dlatego, że jak miałam egzamin doktorski, to na egzaminie doktorskim zadano pytanie. Profesor, już nie wymienię nazwiska, zadał pytanie, zresztą niezłośliwe, tylko chciał się czegoś dowiedzieć z tej mojej pracy doktorskiej. Ale było pytanie, było dla mnie było bardzo skomplikowane. Na szczęście było skomplikowane również dla mojego promotora i dwóch recenzentów. Czyli nikt nie odpowiedział na to pytanie. No i proszę Państwa, ja pojechałam po latach do Dubnej i mówię, Fiodor Wawicz, ja miałam takie pytanie, to jak na to pytanie odpowiedzieć? Co jest istotą zagadnienia? Na co on spokojnie powiedział, przecież to takie proste, no nie widzisz. No i właśnie mi wytłumaczył. Także jest to człowiek, którego ja zawsze będę wspominała bardzo przyjaźnie. Teraz może umieścimy, przeniesiemy się trochę, bo chyba nie jesteśmy trochę spóźnieni. Do grupy, w której pracowałam w Dubnej, został przydzielony obywatel radziecki. Władimir Władimirowicz Nic. Nie zwróciłam początkowo na niego uwagi, bo nie pomagał ani w budowie kolejnych wersji spektrometrów, ani w dyskusjach naukowych. Jego rola okazała się jednak kluczowa w firmowaniu publikacji. Wszystkie moje publikacje, które opublikowałam w Dubnej, zaczynają się od jego nazwiska. No, ja mam to
tego strasznego pecha, po prostu wyszłam za mąż, za człowieka, który jest na literę S. Powinnam była lepiej myśleć. I to się mi odbiło oczywiście na wielu ośrodkach zagranicznych też. No cóż, podobno obowiązywała w Gdubnej taka zasada, którą ja odkryłam przy pierwszej publikacji, a która głosiła, że kolejność alfabetyczna jest wymagana przy ustalaniu kolejności autorów publikacji. Tutaj znowu zrobię dygresję. Otóż pierwszy, który mi zwrócił na to uwagę, że powinnam zadbać o to, że jednak jakiekolwiek publikacje ode mnie się powinny zaczynać, to był profesor Pniewski. Ja tak mu to podsuwałam, jaka jestem ważna, prawda? On mówi, a na którym miejscu pani jest? Ja mówię, mówię w fizyce ciała stałego, mówi, ja widzę tam na pierwszych miejscach ci, którzy coś robią, a pani jest zawsze na ostatnim. Od tego momentu dopilnowałam. Jeszcze jedna tylko rzecz z tych. Nie, to wystarczy o Dubnej. Natomiast chciałabym państwu, żebyście jakoś pamiętali miło tą uroczystość, a nie jako tam wspomnienia staruszki, to chciałam państwa zapoznać z jedną rzeczą, która mi się wydaje piękna. Całe życie podziwiałam kryształy, to już państwo wiedzą, wszyscy o tym mówili. Były one nie tylko obiektami o niezwykłym porządku atomowym, ale również niektóre z nich są piękne nie tylko dla mnie, ale również dla prawie wszystkich ludzi. Takim kryształem jest opal, twór geologiczny. To życie nakłoniło mnie do zajęcia się nim jako obiektem o niezwykle ciekawych własnościach. Składnikami opalu są amorficzny dwutlenek krzemu i woda. Oczywiście potrzebne były odpowiednie procesy geologiczne, aby powstały kryształy opalu. Jeżeli kryształ opalu pozbawimy wody, to zostanie biały proszek tlenku krzemu. Ja nie chcę tutaj analogii snuć z medycyną, ale to tak jest symboliczne. Także Andrzeju, to dla ciebie. I dlatego należy zabezpieczyć ten kamień przed utratą wody. Pokrywa się więc opale umieszczane w drogocennych przedmiotach lakierem bezbarwnym, no żeby nie traciły jednocześnie swoich barw i tak, a jednocześnie były przezroczyste. Jednakże i to nie chroni ich całkowicie przed degradacją. W muzeach, gdzie eksponowane są na przykład regalia i inne cenne przedmioty wysadzane opalami, zobaczycie państwo miseczkę wody stojącą skromnie w rogu gabloty. To po to, aby opale nie traciły swojej wody. Opale opalizują, jak mówi Wikipedia. Opalizacja to efekt optyczny, występujący między innymi w opalach. Charakteryzuje się grą barw w postaci kolorowych wzorów, które zmieniają się w zależności od kąta obserwacji. Jednak to dyfrakcja i interferencja światła w opalu powoduje, że widzimy te przepiękne kolory. Opale są drogimi kamieniami. Załączam więc zdjęcie mojego opalu. To będzie w książeczce, która zostanie wydana. Tam jest taki mały opal. Maleńki, aby mogli państwo łączyć ten opal z czymś pięknym, znaczy tą uroczystość z czymś pięknym. A teraz stara legenda aborygenów. Dawno, dawno temu, bo Australia jest takim miejscem, gdzie najwięcej opal jest, na terenie Australii nieustannie padały deszcze. Ludzie byli z tego powodu bardzo zmartwieni. Modlili się więc do duchów swoich przodków o pomoc. Najpotężniejszy z duchów usłuchał próśb, zjawił się na ziemi i kazał deszczom przestać padać. Na niebie ukazała się piękna, wielobarwna tęcza, ale po chwili znów zaczęła się rzeźwista ulewa. Zagniewany duch chwycił potężną tęczę w swoje ręce i z wielką siłą trzasnął nią o ziemię. Tęcza rozpłysła się po całym kontynencie, a różnej wielkości okruchy wbijały się głęboko w ziemię. Tak powstał opal. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor. Zanim poproszę chór
odśpiewanie Gaudeamus Igitur, to chciałem się też podzielić z Państwem pewną refleksją. Bardzo proszę, Pani Profesor, jeszcze o zajęcie miejsca. Otóż kiedyś na naszym uniwersytecie, na jednym z wydziałów społecznych, pracował bardzo znany profesor później, jak się okazało, który miał bardzo dobrych studentów w grupie. On został później profesorem jednego z najlepszych brytyjskich uniwersytetów. I studenci zadawali mu pytania. Z reguły nie znał odpowiedzi, ale mówił tak do nich. Za 2 tygodnie jadę do Moskwy. W Moskwie mi powiedzą, jaka jest odpowiedź i przywiozę wam tę odpowiedź. I myślałem dotąd, że to było tylko tak w naukach społecznych, a tu okazuje się, że także i w naukach przyrodniczych, czyli krąg się pewien zamyka w różnych sprawach. Także zawsze warto posłuchać wykładu i człowiek się czegoś dowie. Bardzo proszę chór o Gaudeamus. Bardzo dziękuję, bardzo wam dziękuję. Moi drodzy, daliście piękną oprawę dzisiejszej uroczystości. Wszystkich państwa zapraszam do sali złotej, gdzie będzie można uścisnąć dłoń pani profesor i pogratulować i do foyer na drobny poczęstunek. Bardzo dziękuję. Pani profesor, dyplom będzie dostarczony, bo on będzie w odpowiedniej tubie. Tak, to zostawiamy i wychodzimy. Dziękuję bardzo.